stoi! Potrzepało! Co tu się dzieje? Cóż za wystrzał! Tylko najpierw, żeby ziemia upita została! Oni chętni do bitwy są! Strasznie chętni! Urlichu, ty mnie broń! Ty walcz! Ja za god! Płynnym niemieckim! Nie ma presji, Szymek, nie? Nie ma presji, ale... Urlichu, zabij Gilda, mów! Iskry wstrzeli, pojedynek się zaczyna! Brawa! Brawa! Trząs miał być do podziału! Urlichu! Gdzie ty uciekasz? O, odbił! Brawo dla Emila! Odbił Marlana! Ale to się nie godzi. Nie godzi się, żeby świadkowie nie stawili się u boku pary młodej. Zapraszam Krzysztofa i Ole. Z nich świadkowie, gdzie wy jesteście? Aleksandra się odważyła. Gdzie jest Krzysztof? Gdzie jest Krzysztof? Gdzie jest Krzysztof? Krzysztofie, bo będę musiał Urlicha po ciebie posłać. On już tylko dwie wioski. Ale Jędrek mówił, że ponoć dzielni oni i sprawni we wszelkich turniejach i bitkach. To prawda, a startujemy, słuchajcie, dopingujemy. 3, 2, 1, start! Cicha! Niefortunnie i Fimka także położył na boku. Dawaj, Fimpek! Fimpek, dawaj! Fimpusz, dawaj! Fimpusz! Bój zacięty, bój zajadły! Drodzy Państwo, jeszcze ostatnie 30 sekund dla fotoreporterów, a potem zapraszam do zamku, na salę balową. Tam oczywiście można puchary wznieść z naszymi zacnymi rycerzami. Wybijmy za